Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy jubileuszowy 10 czwartek historyczny. Gościem honorowym jest pan Eugeniusz Brzuska. Chyba już w tej chwili jedyny człowiek, który mieszka w Łusce nieprzerwanie od 1945 roku. Wojna jeszcze trwała, gdy Gienek już się tutaj pojawił i on, takie obrazki, jakie Państwo widzą teraz na ekranie, zna z autopsji. Ostatnio nagrywałem film u Eugeniusza i mówił, że armia radziecka często przychodziła do piekarni, gdzie już ojciec za chlebem chcieli przychodzić. No, ja zadałem fundamentalne pytanie, no bo uczyłem się trochę o armii radzieckiej, zwłaszcza w okresie, kiedy oni budowali komunizm, nie zapominajmy o tym. Dla nich coś takiego jak pieniądz to nie istniało. Prywatna własność to też było coś, z czym oni walczyli zasadniczo, ale jak się okazuje, płacili. No tak. A powiedz jeszcze może w skrócie, jak to było, jak twój ojciec przyjechał tutaj w 1945 roku. Jak było? No, mieszkał przed wojną, mieszkał w Gdyni w czasie wojny, jak to trafił do obozu zagłady Sztutow, do końca wszedł w Sztutowie. Jak wyszedł, nie było mieszkania i to Łuski przyjechał w 1945 roku. Rower. Pierwszy raz tak, a drugi trochę z rogolinę, to już pociągiem żeśmy przyjechali. To zdjęcie, które Państwo widzą, zawdzięczamy z kolei panu Markowi Bieszczadowi, od którego dostałem całą puszkę negatywów. Jest tam w sumie kilkaset zdjęć i które są bardzo podobne. Widać, że to są, że tak powiem, robione, że tak powiem, minuta po minucie. Znaczy dosłownie zmienia na przykład podniesienie ręki i tak dalej. No i rozmawiałem z nim też. Będziemy teraz do następnego numeru Usteckiego Wehikułu Czasu pisać o tej armii radzieckiej u nas w Ustce i on pamięta, jak rodzice mu opowiadali, jak ci żołnierze radzieccy, bo to są zdjęcia Bieszczada, to robił Polak, foto Bieszczad. Możemy się nawet domyślać, że to robiła pani Helena Bieszczadowa, bo to ona była mistrzem fotograficznym i to na nią był zakład. Ona też w maju się tu pojawiła razem z mężem i też przyjechali tu z Gdyni. Początkowo 45? Chcieli... 45, tak. Początkowo chcieli, bo w ogóle byli z Nowego Sącza. I jak Polska zaczęła, ocalił je, zapakował je, to tam się trafiły też klisze jeszcze z czasów niemieckich i za chwilę to zobaczycie. Natomiast ten żołnierz radziecki, on się pojawia na paru zdjęciach. Tu na tym zdjęciu widać, jaki to jest młody chłopak. No przecież on tu ma ile? 18-19 lat. W zasadzie jest to dziecko w mundurze. Kolega, któremu dałem do analizy te order, bo są tacy zdawcy, którzy nawet z takiego czarno-białego zdjęcia sporo mogą powiedzieć o oznaczeniach, to dopatrzył się tutaj takiego charakterystycznego oznaczenia za odwagę. Czyli to jest prawdopodobnie żołnierz, który gdzieś tam na froncie był. On wąchał proch. Tutaj już jest oczywiście na tyłach i tu jest spokój, to jest oczywiście zdjęcie zrobione pewnie w lecie 45, może w lecie 46 roku. Już jest zasadniczo tutaj w Ustce spokój. Za chwilę zobaczą Państwo, tutaj widzimy tego samego żołnierza, ale już w innej czapce. Ten gość to jest chyba... O, super, super. Zapraszam, ma Pani szkiełko? Jeszcze Państwo mam. Dzień dobry, ma Pani szkiełko, to poprosimy teraz Krzysiu. Przejmij od Pani szkiełko, i bo mamy, proszę Państwa, przerwę teraz tą narrację o żołnierzach radzieckich. Pani historia. Otóż, proszę Państwa, w 1989 roku, jak nastąpił przełom, proszę Państwa, w całym kraju i zaczęliśmy budować państwo demokratyczne, ja z tytułu tego, że tworzyłem Solidarność, proszę Państwa, i w mieście, i w Korabiu, byłem, proszę Państwa, przedstawicielem Solidarności w Radzie Miejskiej. No, na jednej z sesji Rady Miejskiej, proszę Państwa, tam wyszła dyskusja odnośnie tego pomnika.
jazdą. Uważałem, że ten pomnik, a właściwie tak jazda, kurary, to jest zniewolenie Polski. No, no i proszę Państwa, dyskusja była tam zażarta, bo byli oczywiście zwolennicy tejże czerwonej gwiazdy i przeciwnicy. I ja powiedziałem, zaszantażowałem ówczesnego burmistrza pana Przyłkowskiego, że jeśli nie zdejmie tego pomnika, to my jutro przyjdziemy z linami, proszę Państwa, i ten pomnik przewrócimy, proszę Państwa. I jak się okazało, idąc następnego dnia do pracy, już tego pomnika, tej gwiazdy już nie było, bo wieczorem widocznie naczelnik miasta zadecydował o zdjęciu tejże czerwonej gwiazdy. W związku z tym... Znaczy to może sama czerwona gwiazda, natomiast sama kolumna została zebrana na pewno w 90 roku. To się zgadza, ale czerwona gwiazda. I pamiętam, że był dyskutowany problem, czy tak można, czy tam przypadkiem nie ma prochów żołnierzy radzieckich. Tak, jakaś informacja się pojawiła, że tam są jakieś prochy żołnierzy cukierniczej, saroti, kakao, czekolada. W gazecie jest reprodukcja tego szyldu, bo wiemy, jak on wygląda. Dzięki identyfikacji firmy, prawda, saroti. A tutaj za chwilę tutaj jest pani Bogusia. Pani Bogusiu, pani ma torebkę z tej firmy, która tutaj się mieściła, gdzie delikatesy potem przez długie lata funkcjonowały. To była firma konfitury, kawa, artykuły kolonialne pana, jak się nazywa ten od znaczków ze Słupska, ten co Stefan? Stefan. Nie, nasz kolega. Henke. Tak, właśnie, a to był jakiś Helmut Henke, tak? Nazwisko to samo, tylko imię troszeczkę zmienione. O, jeszcze jeden. O, Heinz, tak. Henke, tutaj gdzie? Kafe, konfiturę, no i gdzieś tam jeszcze było Colonial Bar. A to już jest powojenne zdjęcie. Może tutaj cofnijmy, bo tu widać, że są jakieś roboty. O, tutaj coś się dzieje. Coś nam przypomnisz, co tam mogło być? Chodnik chyba jest. Chodnik, właśnie. No, za chwilę pokażę Państwu jedno z pism o szklarzu, który wyjmował okna i potrzebował do tego asysty milicji obywatelskiej. Pokażę wam taki dokument za chwilę. To jest piękna dziewczyna w takim charakterystycznym stroju z epoki. Widać, że to jest jakaś wczesna wiosna chyba, bo nie ma jeszcze zieleni, ale chyba już jest dosyć ciepło. To nie jest ładne, to jest kobieta. To jest kobieta, tak. O, a to jest szkiełko, za chwilę zobaczycie to zdjęcie w całej okazałości. Za chwilę przyniesie nam kolega Krzysztof Tomasik. To są pachowie. Kto to jest? Pan Pacho, żołnierz. Zna pani tego pana? Mój sąsiad. Poważnie? Oczywiście. To niech pani opowiada teraz. A piesek się... Pani Bogusia poznaje to zdjęcie? To są Pachowie. To jest to, co szła. Doskonale. Ewa, nowego portu. Tak. A szczególnie tego trzeciego. I jego syn był z kolegą. Nie syn, tylko wnuk. Nie wiem, czy ten pan żyje, on już to 90 miał wtedy, jak on był u mnie. W każdym bądź razie mieszkał na mieszkaniu, gdzie moja mama mieszka, budowniczy falochronów usteckich obecnych. Tak, no bo to był dom Urzędu Morskiego w Słupsku. W Wózce, tak, kapitanatu portu. No wtedy to był w ogóle Hafenbauamt, to był jak Urząd Morski. I teraz się zastanawiam, gdzie jest zrobione to zdjęcie, bo to nie jest budynek mój. Ale może dlaczego u pani Bogusi? Nie, to jest Kopernika 1. A wie pani dlaczego? Kopernika 1. Negatyw został znaleziony. Ale być może, że nie wiem, czy pani zaczyna. Tak bardzo bali się, że może dojść do jakichś rozruchów, zamieszek, że w wieży kościoła umieścili karabin maszynowy, że tam nikim z tego cmentarza nie podskoczył. Także bywało też i tragicznie. Bałwana. To jest to zdjęcie, o którym pani mówiła? To jest ta teściowa. A gdzie tu jest ten napis, że to teściowa? Teraz pani podpisze. Tak.